Powiem ci taką anegdotę. Otóż był taki fantastyczny spinacz z lat 60., 70. i 80. Nazywał się Don Willans, ślusarz i hydraulik z Yorkshire. I on zawsze chodził z brzuszkiem, dlatego że uwielbiał piwo, whisky, papierosy. Kiedyś pojechał na wyprawę himalajską i międzynarodową i tam byli jacyś takie harty z Niemiec, przewodnicy górscy. Wyżyłowani, sześciopaki, tutaj czwórki, dwójki, bicepsy, tricepsy. No i on z tym brzuchem, tak się na niego patrzą, a on mówi do nich tak: pod koniec wyprawy ja będę szczupły, a wy znikniecie. Mój ojciec był bardzo skromnym człowiekiem i tak jakoś wpajał we mnie to, żeby nie eksponować swojej wartości, tylko eksponować swojej słabości, bo eksponowanie słabości jest objawem wartości, a eksponowanie wartości jest objawem słabości. Więc jeśli chcesz, żeby ciebie widzieli za prawdziwego człowieka, to pokaż siebie takim, jakim jesteś naprawdę. To jest ta druga strona medalu. To jest to, o czym wspinacz słabo mówi, mało mówi, bo wie, że to jest taki czuły, słaby punkt. Wstydzi się przyznać, że ta druga strona cierpi bardziej niż on. Ludzie związani z alpinistami zawsze, znaczy mówię, mężczyźni albo kobiety, bo to przecież... Ale częściej kobiety, nie? Częściej kobiety niż mężczyźni, tak, tak. Cierpią bardziej, dlatego że od tego teatru działań dzieli ich odległość. I ta odległość stanowi, wzmacnia, jest takim pudłem rezonansowym niepewności, takiego... braku sprawczości. Taki braku sprawczości, nic nie możesz zrobić. Jesteś przecież 4,5 tysiąca kilometrów dalej, tak? Możesz tylko czekać. I to ktoś powie, ach, to jest tylko czekanie, ale nie, to czekanie jest jedną z najgorszych tortur, jakie można zadać bliskiej tobie osobie. Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki. Kamper zaparkowany na Ursynowie. Trwa festiwal siły marzeń, a ja w towarzystwie człowieka, o którym pierwszy raz usłyszałem chyba 30 lat temu. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś poświęci mi, wam, być może nawet 2 godziny swojego cennego czasu, chociaż już negocjuje i mówi o 1,5 godziny. Godziny, no ale może uda się dłużej. W podcaście z Nowickim po drodze Piotr Pustelnik, zdobywca korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. Witam, mam napisane panie Piotrze, ale już kochani jesteśmy. Piotrze. Witaj, Piotr. Posłowie jesteśmy. Jesteśmy posłowie. No, jesteśmy po prelekcjach na Festiwalu Siły Marzeń Miłki Raulin i tam mieliśmy czas w garderobie, żeby się poznać. Będąc teraz w Albanii, parę dni temu, Ty mi się tu nie chwal. Pracowałem nad tobą. W drodze do Durres z Sarandy, z południa do centralnej Albanii, miałem 350 km w jedną, 350 w drugą, potem nockę i byłeś ze mną. Byłeś ze mną tam na tych pięknych górskich notabene. Chodziłeś kiedyś po albańskich górach? Nie. Nigdy nie byłem w Albanii, żałuję, bo... Pewnie ciekawie jest. No widzisz, no to już masz kontakt. Wyczytałem gdzieś, że nie lubisz wywiadów. Ja też nie lubię wywiadów, więc to będzie czarująca rozmowa. Tak, oczywiście. Świetnie się zapowiada. Tak, tak. No. Mam nadzieję, że masz taki stół mikserski i potem będziesz wycinał to, co... Ale co, mam wstawić Brada Pitta? Tam głos, nie wiem... Nie mam... Gienckiewicza? Ale nie lubisz... Może być, nie wiem, teraz tak myślę, kogo by tutaj... Seweryna może, Andrzeja. A, Andrzej Seweryn. No, w dobrej formie. W dobrej formie, oczywiście. Artystycznej, tak. Politycznej, energetycznej. No i żeby się nie wyrażał, bo... To... Nie lubisz? Nie, bo ja tam brzydkich słów to nie lubię mówić. Ale w ogóle nie używasz brzydkich słów? Nie, używam, oczywiście, tylko nie z przyjemnością. A które jest twoim ulubionym? Pierwsza litera. Ha. To jest C. CH. Historyczny upadek Japonii. Czyli dobra, no na razie jakoś nam idzie, mimo że nie lubimy wywiadów. Jesteś zodiakalnym rakiem, ja jestem też rakiem. Przykro mi. Ja 6 lipiec, a ty? 12. 12, czyli taki środek jeszcze, parę dni tam jeszcze do lwa zostało. Może stąd ten rodzaj wrażliwości. Rejsowy taki środek. Rejsowy środek. Troszkę różnią nas lata, nie? Tak minimalnie. No ale to są... Nie bądźmy szczególni. I nie wypominajmy sobie takich rzeczy. Nie, ale wiesz, dlaczego o to pytam? Bo to jest trochę tak, że ja też nie wiem, czy wam czegoś... No chyba mogę zdradzić. Ja bardzo się stresowałem przed prelekcją. Piotr, stary wyga po prostu. Nie stary, dlatego że wiekiem, tylko doświadczeniem. Się mnie nie szepiaj. Fantastyczna prelekcja o 14 ośmiotysięcznikach. Pyk, 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 bez błędów językowych. Od A do Z właściwie 45 minut zmieścił się w czasie idealnie. Ja się trochę bałem, bo
no bo tak za bardzo nie miałem o czym opowiadać, ale myślę, że to może być też trochę związane ze znakiem Zodiaku, który jest charakterystyczny. Rak jest takim krokiem, takim znakiem, że dwa kroki do przodu, dwa do tyłu, trzy do tyłu. Jezus, patrz, jestem zestresowany przy tobie. I troszkę jest myślałby tak... kto. I troszkę jest tak, że jest to pewien rodzaj wrażliwości, w który ja wierzę. I stąd być może właśnie takie czasami taki brak poczucia własnej wartości. I teraz tak, czytam w internecie. Legenda. Historia himalaizmu. Jeden z największych. Po czym czytam Pustelnika, znasz takiego? Tak. Jestem przeciętnym wspinaczem. Żaden ze mnie autorytet i tak dalej. Więc jak to jest ten znak Zodiaku, to projektowanie siebie jako kogoś niedoskonałego, czy to jest kokieteria? Co to jest? Nie, to jest trzeźwy osąd sytuacji. Byłoby mi trudno przedstawić siebie jako kogoś wybitnego, gdybym nie miał przekonania, że tak jest. A ja mam bardzo krytyczny stosunek do siebie, bo nie wiem, to może jest, może to się wzięło z wychowania, może z przykładów w rodzinie, może z jakichś kompleksów, które mam, a może wszystko razem do kupy wzięte. Mój ojciec był bardzo skromnym człowiekiem i tak jakoś wpajał we mnie to, żeby nie eksponować swojej wartości, tylko eksponować swoje słabości, bo eksponowanie słabości jest objawem wartości, a eksponowanie wartości jest objawem słabości. Tak mówił? Tak. Ja się z nim trochę nie zgadzam. Ale ja się z nim zgadzam. Ja uważam, że ludzie bardzo wartościowi nie muszą ani światu, ani sobie udowadniać, że są... Wiesz, jeżeli myślę sobie o sobie dzisiaj, kiedy bardzo się wstydziłem tej prelekcji, często powtarzałem w garderobie, że nie umiem, nie dam rady, ja nie mam żadnych dokonań. Nawet ze sceny mówiłem, pewnie nie słyszałeś, tam miałeś nad głową ten monitor, mówiłem, przed chwilą Piotr Pustelnik opowiadał to i to i to, a ja o takich głupotach. Troszkę deprecjonowałem siebie cały czas. I zastanawiam się, na ile jest w tym kokieterii, na ile jest w tym gry, a na ile jest w tym prawdziwego zakłopotania. Wstydu. Może to jest... Może wstyd? Nie, myślę, że nie ma w tym żadnego wstydu. Myślę, że jest tak... Ale odwróćmy może sytuację. No, kim chciałbyś, żeby ludzie widzieli, że jesteś? Żeby był mnie za prawdziwego człowieka. No właśnie. Więc jeśli chcesz, żeby ciebie widzieli za prawdziwego człowieka, to pokaż siebie takim, jakim jesteś naprawdę. A ja naprawdę jestem takim zwykłym, przeciętnym człowiekiem, któremu się coś tam w życiu udało. Może nie do końca coś tam się udało, bo naprawdę ciężko na to pracował. Ale to nie dodaje człowiekowi zdolności jakichkolwiek. Jesteś transplantologiem, który uratował 150 żyć na przykład. Nie. No jeśli uratowałem, to może z dwa. Daj Boże. Albo daj trzy Boże. W górach, już nie pamiętam. Ale to talenty i zdolności masz od urodzenia. A nabywasz tylko i wyłącznie doświadczenie i pewną pragmatykę w działaniu. I ja doskonale sobie zdawałem sprawę, krocząc po tej drodze, która w czasie była bardzo rozciągnięta, gdzie są moje słabe strony, a gdzie są moje mocne strony. I tych mocnych na początku w ogóle nie widziałem, dlatego ta moja droga górsko-zawodowa była taka nijaka zupełnie. I trochę mnie ta nijakość zaczynała przeżerać. Ja się po prostu czułem taki, cały czas taki nijaki. Mówiłem sobie, ja muszę jakoś się określić, muszę kimś być, muszę jakoś zaistnieć. I długo to nie wychodziło. Byłem prostym Piotrusiem, którego wszyscy głaskali po głowie i mówili, to taki Piotruś jest, wiesz. Ale takim Piotruś przez małe P. Wiesz, to skromność jest czymś przepięknym i godnym pochwały. Pod warunkiem, że nie jest przesadna, tak? I myślę, że poczucie własnej wartości ma też ogromne dla nas znaczenie w życiu. Ułatwia życie, pomaga w życiu. Wiesz, właściwie jak słuchałem twoich wywiadów z tobą, to ta skromność nieprawdopodobnie przez nie przebija. I ona jest ujmująca. Ona jest wzruszająca i od razu, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, ta prawda, która z tego bije, jest czymś, co zbliża do ciebie. Fajny gość. Kurczę, to będzie zaszczyt się z nim spotkać. Ale ja mówię o sobie, nie o tobie, ale ja często przez brak poczucia własnej wartości dostawałem w łeb. Do dzisiaj właściwie na przykład mam takie poczucie, że nie lubi mnie kamera i uwierz mi, poziom stresu, który mam przed zdjęciami, nie mam tego w teatrze. W teatrze lubię siebie, idę na próbę z satysfakcją. Proponuję, jestem kreatywny. Na planie
Jestem wycofany, wyciszony, patrzę na tego szyca, zazdroszczę mu tej bezczelności, wiesz, pewności siebie. I to na przykład w moim zawodzie, nie wiem jak jest w górach, nie wiem jak to jest, jak się jest fizykiem, ale w moim zawodzie to bardzo przeszkadza. I jest to ujmujące, ta prawda, a z drugiej strony brak pewności mnie nie przeszkadza. W niektórych elementach. Tobie nie przeszkadzał, jak się okazuje. Już nie. Już nie. Już nie. Ja się tego długo uczyłem, przecież w końcu mówię o tym, co robiłem w życiu już od wielu lat, w związku z tym mogłem się po prostu zwyczajnie tego nauczyć. Mhm. Część rzeczy jest wyuczona i możesz się tego wyuczyć, ale pewnych cech charakterologicznych nie przekażesz w inny sposób. Mhm. Po prostu tak to musi zostać. Ale też i mój ojciec, którego często cytuję, bo był dla mnie pewnym drogowskazem w życiu, to on zawsze mówił, że jeśli masz w sobie coś wartościowego, to wszyscy zauważą. Ale jeżeli masz coś w sobie fałszywego, to też zauważą i to szybciej. Więc lepiej, żeby zauważyli to, co jest w tobie wartościowe, niż żeby zobaczyli, że bywasz czasami fałszywy, bywasz po prostu nie bywasz sobą, bywasz nieskromny. On też był strasznie skromnym człowiekiem, mimo że miał osiągnięcia, że osiągnął sporo w życiu, bardzo dużo, ale cały czas wpajał we mnie, że jeśli będziesz skromny, to ludzie cię będą lubić, życie cię będzie lubiło. To też były troszkę inne czasy. Były. Nie można mu odmówić racji, dzisiaj te walce drogowe sobie lepiej radzą, wiesz, te buldożery. Nie pochwalam takich czasów, ale w takich żyjemy, kiedy ta siła przebicia jest bardzo, bardzo potrzebna. No, zawsze sobie trzeba zadać pytanie, po co jest ta siła przebicia potrzebna? Czy do tego, żeby... Dać ci przykład? Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie. Miłka, nasza kochana podróżniczka, organizuje festiwal. Żeby ludzie przyszli na festiwal, żeby ludzie się nim zainteresowali, musi być na tym portalu społecznościowym, na tym portalu, w tej telewizji, w tym radio, musi sprzedać swoją własną historię, nawet jak miała wypadek, co przecież nie jest tajemnicą, bo wrzucała na Instagrama filmy po swoim wypadku w kołnierzu ortopedycznym 2 tygodnie temu. Też to robi. Nie może przerwać, bo inaczej nie zaistnieje przedsięwzięcie w dzisiejszych czasach, które ona chce zrealizować. Masz przykład, dlaczego trzeba? No tak, ale ja się urodziłem w roku 1951 i całe szczęście, że w tym roku się urodziłem. To znaczy ja dziękuję Bogu, że się urodziłem tak wcześniej, chociaż szlak mnie trafia, bo moje życie, że tak powiem, już jest na tej krzywej schyłkowej, ale dlatego wcześniej, że my tego nie musieliśmy robić. Góry inaczej wyglądały, sukces wyglądał inaczej, porażka wyglądała inaczej i my wyglądaliśmy zupełnie inaczej. I to wszystko się jakoś tam składało do kupy i jakbym teraz miał od nowa zaistnieć tak jak wtedy, te 40-50 lat temu, to nie wiem, czy bym sobie poradził. Zabierasz mi pytania, które mam za chwilę zadać. Idealny gość. Ojej, no przepraszam. Dokładnie odwrotnie. Ojej, przepraszam. Cały Piotr, ojej, przepraszam, idealny gość, właśnie, nie, ja sobie zażartowałem. Tak, no bo wiesz, o tych czasach kiedyś i dziś, no to też jest temat rzeka, też chciałbym pogadać. Góry wymagają ego, to też są twoje słowa, ja bardzo często będę ciebie cytował. No to jak się to ego ma do tej skromności, że no to ty mówisz, nie, że wspinacze potrzebują dużego poziomu egoizmu. No jasne, że potrzebują dużego poziomu. Ja nie rozumiem, dlaczego jasne? No bo muszą się wyrwać z tego kanonu, w którym życia społecznego, w którym są. Ale żeby się wyrwać z tego kanonu, który jest gorsetem, który społecznie ich ściąga, bo więzy rodzinne, bo więzy zawodowe, bo więzy towarzyskie i oni muszą te trzy bariery przerwać, a do tego, żeby je przerwać, potrzebują ego. Jeśli nie mają tego ego, nie wyjdą poza ten schemat. Myślałem, że masz na myśli funkcjonowanie w górach, że tamto ego jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu, gdy sytuacja jest na przykład dramatyczna, pogoda się zmienia, tam jest paręset metrów do szczytu i... Tam akurat ego jest w ogóle niepotrzebne. Tam dokładnie odwrotnie. Tam jest dokładnie odwrotnie. Tam jest potrzebna empatia, poczucie grupy, poczucie zespołu, wspólnota, współpraca, lojalność, tolerancja. Takie proste rzeczy, które wymyślili Grecy już wiele, wiele lat temu, a może nawet jeszcze ktoś wcześniej, może Sumeryjczycy. A to ego niestety jest łącznikiem pomiędzy górami, a... Teraz cię zrozumiałem. Ale wiesz, ja mam wysokie ego, abym nie wyjechał. No to ciekawe. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jesteś tylko i wyłącznie wyjątkiem, który potwierdza regułę. To prawda.
Mówisz o Grekach, mówisz bardzo, bardzo pięknym językiem. To jest kwestia bardziej, mówisz ojciec, bo nie podpytywałem cię, czym zajmował się ojciec. Był profesorem termodynamiki na Politechnice. Termodynamiki. Bo nie wiem, to jest trochę filozofia. Trochę filozofia. Wiesz, popytam cię nie dlatego, żeby ci się podlizywać, ale mówisz pięknym językiem. Używasz en i on, czego właściwie już w dzisiejszych czasach nie ma. Mogę nie używać. Nie używaj, no używaj, no to jest prawie te samogłoski już nie istnieją, wszyscy używają e i a. To wynika bardziej właśnie z wychowania, z oczytania, z wykształcenia, czy z, dużo czytasz, muzyki, której słuchasz, bo uwierz mi, ludzie już mówią inaczej. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno w młodości bardzo dużo czytałem, miałem na to i ochotę, i czas. Dużo słuchałem słuchowisk. Też oglądałem sporo telewizji, ale to była trochę inna telewizja niż teraz. Wtedy jednak w telewizji królował język polski, bardzo wykwintny. Nikt nie szedł wtedy na skróty. Wychowywałem się jednak na bardzo intelektualnych audycjach i na bardzo intelektualnych teatrach, kabaretach. To było coś, co zostaje potem w głowie i zostaje w formie takiej nawet nie kalki, tylko takiego szablonu, którym człowiek się wypowiada i dla mnie niektóre zbitki myślowe Jeremiego Przybory czy Wojciecha Młynarskiego są jakby takim sposobem na mówienie. To w jaki sposób oni formułowali zdania i w jaki sposób wykorzystywali czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki. Dzisiaj w czasie naszej kilkugodzinnej krótkiej znajomości cytowałeś trzykrotnie. A to film, a to książkę. No to też jest jakaś wizytówka ludzi oczytanych, którzy mają jakąś estetykę. To jest też troszkę taka cecha, że ta popkultura docierała w latach 60., 70. bardzo powoli. Dopiero później zaczęła... Był czas, żeby ją absorbować? Był czas, żeby ją absorbować i był czas na to, żeby edukacja i wychowanie zrobiło swoje, a dopiero potem na to wchodziła popkultura, ale już wchodziła na pewien grunt... człowieka przygotowanego intelektualnie do konsumpcji tej popkultury. I tak chyba było z moim pokoleniem, że najpierw my się uczyliśmy na tych dobrych wzorcach, a potem dostawaliśmy popkulturę, która była pewną mieszanką czegoś takiego, no, nie wiem jak to nazwać, ale takiego niegrzecznego z czymś bardzo grzecznym. Dokładnie tak samo było w Krakowie, wiesz? Naprawdę. Wychowywała mnie piwnica pod Baranami, Kraków, sąsiedzi, lekarze, no ta starówka, mówię o moim Krakowie, Kraków w Nowej Hucie pewnie wyglądał inaczej. I ta niegrzeczna część, parę przecznic dalej, ktoś tak pięknie ze sobą mieszał, ale nawet te gangi też byli, to też chłopaki mieli swoje zasady. I, no tak, to prawda. I swój, wiesz, dekalog zachowań. Tak. Swojego nie tknęli, tak. Swojego auta nie pokiereszowali. A jak swojemu wzięli, to oddali. Mówisz też, że, to też jest bardzo ciekawe, że ludzie gór nie są odporni na krytykę. Tak powiedziałeś. Ja uważam, że aktorzy również nie. W związku z tym chciałem cię zapytać, dlaczego nie są i kto twoim zdaniem jest? Bo homo sapiens moim zdaniem w ogóle ma z tym problem. Coś w tym jest, że człowiek w odróżnieniu od zwierząt nie znosi, jak się mu mówi, że coś zrobił źle. Ja sobie to tak mniej więcej tłumaczę, że w górach my, robiąc to, co robimy, czego żeśmy się nauczyli wcześniej, staramy się to robić jak najlepiej. Jeśli popełnimy błąd, to nie lubimy o tym mówić. Nie chcemy, żeby nam ktoś mówił, zrobiliśmy błąd. Chcemy to poprawić, ten błąd, ale nie chcemy, żeby to stało się czymś, kim... Co deprecjonuje wasze osiągnięcie na przykład? Co stawia pod znakiem zapytania moje możliwości. Bo alpinista musi cały czas wierzyć w swoje możliwości i w swoje umiejętności. I wszystko, co stawia pod znakiem zapytania to te jego możliwości, bardzo go deprymuje. Ta krytyka jest takim przykładem tego, taką egzemplifikacją. I często ludzie reagują, z mojego środowiska, reagują nadmierną złością na słowa krytyki. Nie mają dystansu do tego, co robią. Ten dystans by im się bardzo przydał. Mnie by się też bardzo przydał taki dystans i ja mógłbym mieć jeszcze większą złość w stosunku do błędów, które popełniłem, gdyby nie to, że doskonale zdawałem sobie z tego sprawę, że mam braki po prostu, które mogą takimi błędami
zaowocować, więc moja złość była mniejsza znacznie niż innych. Masz na myśli, ja pozwoliłem sobie porównać zawód artystyczny z wami, ale teraz rozumiem różnicę, bo ta chwila zawahania i poczucia i braku poczucia pewności może skutkować wypadkiem, kontuzją, wypadkiem śmiertelnym, co w przypadku uczucia teatru nie ma znaczenia, bo jak stracę poczucie własnej wartości, po prostu gorzej zagram spektakl, nikomu nic się nie stanie. To o tym mówisz, tak? Że, ja mówię o tym, że cena mojego zawahania jest znacznie wyższa niż w innych zawodach. To tak jak chirurg, nie? Tak, to tutaj dokładnie. Też ta wiara w siebie i w swoje możliwości jest fundamentalna. I stąd to ego. Drugi raz już powiedziałeś o pewnej przeciętności. Ja sam o tym wspomniałem na bazie swojej wiedzy z poprzednich wywiadów. A kto w takim razie dla ciebie? No dobrze, to ja ci powiem, ja też uważam siebie za przeciętnego aktora. To wytnę, także spokojnie, ten fragment wytnę, to jest tylko, żeby cię napędzić, że otwarty, skromny prowadzący, ale od razu ci mogę rzucić Clint Eastwood za styl, za reżyserię, za to, jak się starzeje, Brad Pitt za wszechstronność i piękno i urodę, De Niro za bycie De Niro, Al Pacino za, no mogę wymienić 4, 5, 6 naprawdę gigantów, gdybyś mnie zapytał, którym z nich chciałbym być, mówię o zawodzie. To skoro uważasz się za takiego przeciętnego, to kto jest taki genialny? To kto ma idealne ścięgna, stawy, kolana, fizjonomię, odwagę, ale bez brawury? To kto? Kto jest numer 1? Kto jest Federerem alpinizmu? Nie chodzi mi o ilość dokonań. To jest takie trochę pytanie wielopłaszczyznowe, dlatego że ze wszechstronnym alpinistą jest tak trochę jak z wszechstronnym sportowcem. Wszechstronny sportowiec praktycznie we wszystkim jest dosyć przeciętny, ale w sumie jest bardzo wszechstronny i bardzo dobry. Na przykład. Więc wśród takich wszechstronnych alpinistów ja znam jednego, którego bym nazwał, no to nie jest mój idol, ale bym powiedział, że ludzie ze środowiska powinni się na nim wzorować. Jest taki Amerykanin, nazywa się Conrad Anker. W tej chwili jest około 60 i poznałem go, jak miał 20 tam parę lat. I obserwuję jego karierę i to, co on robił w górach. I on jest w każdej z tych dyscyplin, na które składa się ten cały alpinizm, jest w, no powiedzmy w górnej granicy stanów średnich, ale jak się to wszystko razem posumuje, to z tego wychodzi bardzo wybitna postać. Postać człowieka, który naprawdę we wszystkim, co robi, dawał sobie znakomicie radę i był zawsze był takim człowiekiem bardzo... Znaczy jego wszystkie dokonania były naprawdę wielkie. To znaczy rzucał się na takie problemy, które dla ludzi, którzy nie mieli pewnych cech, byłyby nie do zrealizowania, a on dzięki temu, że w każdej z tych cech, które są potrzebne do takiego stylu, takiego typu alpinizmu, on w każdej z nich reprezentował pewien poziom, pewien bardzo przyzwoity poziom, to w sumie dało to, czyniło z niego człowieka naprawdę wielkiego. Dziesięcioboista, wydolność. Wydolność. Numer jeden. Nie, teraz próbuję sobie gdzieś to poukładać, bo zaraz zapytam cię o Jerzego Kukuczkę w konkretnej sprawie, ale kto to tak będzie wydolnościowo, bo teraz próbuję to zawęzić. Mieliśmy Karla Lewisa, 100-200 sztafeta i skakał w dal, ale to też pewne ograniczone dyscypliny. Teraz wyobraźmy sobie, kto ma wydolność największą. Trudno powiedzieć, to ma największą wydolność. Kto najszybszy? Eddie Merckx miał bardzo dobrą wydolność. To mówisz, no to dla niewtajemniczony kolarstwo skubany. 8 litrów płuc. No, jeszcze paru tam, to głównie kolarze. No i tam z Kolumbii, szczególnie ci. Egon Bernal i tak dalej. Szybkość? Tak, szybkość. Andrzej Bargiel wspina się bardzo szybko, tak? Tak. No ale to jest o tym, jaką wydolność i jaką odporność na wysokość ma Andrzej Bargiel, nie wiadomo, dlatego że on się wspina tak szybko, że jego organizm nie zdąży zareagować. Ja myślę, że odporność nie wie i tak naprawdę wysokość się jeszcze nie zorientowała. Wysokość się nie zorientowała, że Andrzej Bargiel już tam jest. Oni się zorientowali, jak już był z powrotem w bazie i pił drugą. Może on tam jest, a tu góra przychodzi do niego, zaś jak z Mahometem, prawda? Nie pomyślałem o tym, chyba. Możemy też elementy religii do tego wprowadzić. Dobrze, to zapytam cię. Reinhold Messner. Ja obserwuję go na Instagramie. No niesamowita postać, w dobrej formie cały czas fizycznej. 78 lat. 78, ale dobrze wygląda, wiesz, też chodzi po górach. Tak. Bardzo kontrowersyjna postać. No przynajmniej no, za taką, no wiesz, to chodzi o brata, Nanga Parbat, Gintera. Za taką siebie uważa. A to ładne. Jak bardzo dużo powiedzieć. Czy to jest troszeczkę legenda, którą zbudował sam wokół siebie? Dokładnie tak jest. Reinhold Messner jest oczywiście z wybitną postacią, ale on zbudował swoją legendę na tym, że
mówił całemu światu, że jest kontrowersyjny i bardzo, taki, no, ekstrawagancki. A te wszystkie skandale, takie malutkie z nim związane, myślisz, to są też wyprodukowane przez... Tak, tak. On budował bardzo długo swoją własną legendę. Skutecznie zresztą. Do tej pory. Dalej, no ja wiesz, dalej pochłaniam wszystkie jego posty, jeżeli oczywiście tam je rozumiem. Jeśli on to pisze. Przestań. Piotr, to pytanie miałem zadać później, ale jesteśmy przy jednym z moich idoli, Jerzym Kukuczce. To od razu słyszę zespół Śląsk i tą piękną piosenkę Celina, na pewno znasz. Tak, tak. Ach, cudo. Ale ja o Celinie to raczej inny utwór znam. Kazik Staszewski. Tak, to też znam. Słuchaj, ja widziałem ostatnio dokumenty o Jerzym Kukuczce. On miał ewidentny brzuszek. Ja wiem, że... Wiadomo, ja mam dużo, ale teraz nie, bo teraz chcę dojść do tak zwanej kondycji. Czy nadwaga przeszkadza w górach, czy nie? Bo mam wrażenie, że taki Wojtek Kurtyka to wyżyłowany. Piotr Pustelnik, widzieliście, zobaczcie zaraz zdjęcia, zobaczcie, wygląda jak młody Bóg. Waga przeszkadza w górach, nie? Tak, ale... Musisz nieść więcej. Jurek szybko przybierał na wadze i szybko tracił. Okej. Okay. On potrafił naprawdę błyskawicznie zejść do takiego poziomu, że szkoda gadać, ale... Ja go w bazie widziałem, zdjęcia z bazy z brzuszkiem, także nie opowiadaj mi, że tak szybko. Widocznie to był początek wyprawy. Ale powiem ci taką anegdotę. Otóż był taki fantastyczny spinacz z lat 60., 70. i 80. Nazywał się Don Willans. Dla przyjaciół Don, czyli Donald Willans. Ślusarz i hydraulik z Yorkshire, w Anglii. I on zawsze chodził z brzuszkiem, dlatego że uwielbiał piwo, whisky, papierosy. Kiedyś pojechał na wyprawę himalajską i międzynarodową i tam byli jacyś takie harty z Niemiec, przewodnicy górscy. Wyżyłowani, sześciopaki, tutaj czwórki, dwójki, bicepsy, tricepsy. No i on z tym brzuchem, taki spaślak klasyczny i oni tak się na niego patrzą, a on mówi do nich tak: pod koniec wyprawy ja będę szczupły, a wy znikniecie. I zamknął im usta. Nie mieli nic do powiedzenia. Ale czy patrz, jednak siła, nie? Siła, hard ducha potrafi przezwyciężyć nawet problem w postaci zbędnych kilogramów. W górach głównie liczy się jednak, liczą się cechy psychofizyczne, czyli najpierw cechy psychiczne, a potem cechy fizyczne. Wiesz co, no ja dzisiaj to opowiadałem. Na Kilimandżaro, jakbym grubaskiem nie wszedłem, 3 lata później w Iranie na dużo trudniejszą górę wszedłem bez problemów, mając 20 kilo mniej. Więc waga też ma znaczenie. No kondycja, trening i tak dalej. Grawitacyjne pole jest jedynym polem, którego Albert Einstein nie był w stanie opisać. A starał się. Do samej śmierci. I podobno jakieś tam równanie napisał na serwetce i niestety ją wyrzucił. O, jaki szkoda, prawda? Krążą takie legendy, że papierosy są dobre w górach, bo rozrzedzają krew. To prawda, czy nie? Taka aspiryna z dymem. Nie wiem, bo ja nie palę, ale... A palili w bazach? Tak, oczywiście. Mój partner z ostatniej wyprawy, nie tylko z ostatniej, Peter Hamor, Słowak, palił papierosy wszędzie. Nie przeszkadzały mu? Nie, we wspinaniu nie przeszkadzały. Johan Cruyff też palił. A jak grał? Holenderski piłkarz. Przepraszam, no tak. On palił ze swoim kolegą i partnerem, z Piotrkiem Morawskim, palili tyle papierosów, że kiedyś siedzieli w namiocie, palili te papierosy i przyszły jakieś dwie alpinistki, które chciały się u nich ogrzać, wsadziły głowy do namiotów, powąchały i wyszły. Wolały marznąć. Tak, wolały marznąć niż być zaduszone w tym dymie papierosowym. Czyli papieros nie przeszkadza? Papieros w niewielkich ilościach nie przeszkadza, bo zawiera nikotynę, a nikotyna rozrzedza naczynia krwionośne, więc to jest trochę tak jak z alkoholem, z aspiryną. Po prostu za dużo przeszkadza, a w sam raz jest w sam raz. Troszkę poplotkowaliśmy. Możemy więcej, to ja znam sporo takich opowieści. No to coś jeszcze o używkach. No dobrze. Ale coś, co możesz. A Mester pił? Tego nie wiem, bo jeszcze z nim, raz z nim siedziałem przy stole, ale jakoś nie miał ochoty się ze mną napić. Też gdzieś powiedziałeś, że Kukuczka, ty wiedziałeś, kim jest Jerzy Kukuczka, a Kukuczka nie bardzo wiedział, kim jest Pustelnik. Oczywiście, że tak. No, nie wiedział, kim ja jestem, bo ja byłem tam szarą myszką, a on już wtedy wielkim Jurkiem. No. Jak wygląda bycie wielkim Jurkiem w bazie? Nie mam tego pytania, ale to teraz mnie zainteresowało. Czy to jest trochę tak, dam ci przykład. No jeżeli, oczywiście jak jesteśmy w środowisku przyjaciół, nie wiem, ja się dobrze znam z kilkoma gwiazdami, to nie ma żadnego znaczenia, ale generalnie jeżeli w środowisku pojawi się wielka gwiazda, no to ma znaczenie, to wpływa na wszystkich.
wielu kolegów aktorów pokazuje, że nie wpływa. To jest najzabawniejsze. A ja mam go w dupie. A wiesz, wszystko, nagle niższe głosy się pojawiają, wiesz. Wszyscy mają tak, tubalnie. Jak to wygląda w waszym środowisku? Do bazy wchodzi gwiazda. Nie wiem, jak to jest, dlatego że... Nie widziałeś nigdy tak? Że tak różne gwiazdy wchodziły. Nie, ale wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, czy darzycie ich szczególną estymą, czy na przykład jest hierarchia. Gustaw Holoubek pojawia się, to my wszyscy jesteśmy zgięci, czy tak jest w górach. Pojawią kiedyś, się. Kiedyś Kinga Baranowska napisała coś takiego, że ja byłem trochę zażenowany tym, bo ja nigdy się tak nie czułem, ale kiedyś, jak byliśmy razem na wyprawie, ona napisała, że siedzimy przy stole i ja zaczynałem coś mówić do reszty wyprawy i wtedy wszyscy cichli. I ja nie wiem, nie zauważyłem tego. Być może tak było, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma autorytet, jest tą osobą taką opiniotwórczą, to ludzie go słuchają i chcą go słuchać. W związku z tym, jeśli on coś zaczyna mówić, to w naturalny sposób ludzie milkną i słuchają, bo może się czegoś ciekawego dowiedzą, na pewno się dowiedzą czegoś ciekawego. Ja nie mówię tutaj teraz o sobie, tylko mówię w ogóle. Ale są takie gwiazdy, które nie chcą nikomu nic przekazać, ale i taki ludzie słuchają. Ja skończyłem 50 lat w tym roku, jestem od ciebie 50, jestem dwie dychy od ciebie młodszy. To dużo i niedużo, ale generalnie czuję, że świat się zmienił. Czuję, że zmieniają się Indie, które kocham, zmienia się moje Bałkany się zmieniają. Ja wiem, że każde pokolenie mówi, że za ich czasów było lepiej, ale naprawdę uważam, że było lepiej. Czy boli cię, czy w ogóle masz jakikolwiek stosunek do tego, co się dzieje w tej chwili w Górach Wysokich, czy jest ci to kompletnie, mówię o komercjalizacji, czy jest ci to kompletnie obojętne? Nie jest mi kompletnie obojętne, ale też popatrywanie wstecz i mówienie, że tamte czasy były lepsze, a te są gorsze, no jest przejawem pewnego... próżności? No nie, raczej nie wiem, jak to nazwać dobrze po polsku, ale to jest taki... Powiedz po angielsku. Po rosyjsku też mi byłoby słabo z tym, ale pewnego ograniczenia takiego umysłowego, dlatego że no, każda epoka ma swoje uwarunkowania, ma swoje środowisko, ma swoją społeczność i ta epoka się kończy, zaczyna się nowa epoka z nowym środowiskiem, nową społecznością i to przejście między tymi epokami bywa miękkie, a bywa twarde. U nas w Górach było tak, że przez lata mieliśmy monopol na wysokie góry, my alpiniści, traktujący siebie jako tą grupę lepszą trochę od innych. Taką, no, w cudzysłowie elitę. Tego może nie widać w audio, ale ja robię teraz takie znaki. Zaraz robię zdjęcie. Tak, dobrze. I przez lata się do tego przyzwyczajaliśmy i przyzwyczajaliśmy innych, że jesteśmy tą elitą, która w tych 8000 górach ma pewien monopol na działanie. I w pewnym momencie do tej naszej społeczności, w to nasze środowisko, w ten obszar, w którym my działaliśmy, weszli ludzie, których niektórzy nazywali ignorantami, ludźmi spoza środowiska, jakimiś obcymi zupełnie. I oni zaczęli w tym wszystkim funkcjonować, zaczęli robić to samo, co my, w gorszy bądź jeszcze gorszy sposób. I my nagle zaczęliśmy się obrażać na to, co oni robią i urażeni odchodziliśmy z tych baz, mówiąc, to już nie jest nasze życie, tak nie można. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja uważam, że skoro oni się tam pojawili, to znaczy, że tak musiało być, że to jest pewna dialektyka dziejów, że rzeczywiście musiało być tak, że w tym momencie oni musieli tam zaistnieć. Tak po prostu się ten świat potoczył, że my jesteśmy teraz skazani na to, żeby z tego świata wyjść i przenieść się do innego świata i inny świat zagospodarować. A natomiast oni, zostawiamy im wolne pole, żeby oni sobie tam działali, żeby sobie to wszystko robili, bo mają do tego święte, niezbywalne prawo. Ale miałeś to szczęście, że w czasach, kiedy tam było spokojnie i względnie cicho, ty mogłeś eksplorować te najwyższe góry. Tak jest, bo teraz dokładnie. Musisz szukać tych gór teraz gdzie indziej. Pokolenie moich dzieci, czy to starszych, czy to młodszych, będzie musiało sobie poszukać nowego teatrum. I będzie sobie tego teatrum poszukiwało i będzie w nim szczęśliwy po prostu. Wiesz, to tak jak używając takiego języka, wiesz, all inclusive, ludzie byli w Chorwacji, przeniesie się do Czarnogóry, a ta spędzą do Albanii. Coraz mniej miejsc, wiesz, tak jak te biedne dziki u mnie na Wawrze, wiesz, coraz więcej domów i te dziki już nie mają gdzie się podziać, już
Właściwie ja idąc na spacer z psem spotykam dwa stada w ciągu kilkunastu minut, bo już te zwierzątka nie mają gdzie żyć. To troszkę tak jest i z tym, nie? Że, ale wiesz, ale ja miałem troszkę co innego na myśli, bo to jest mądre, co mówisz, ja się z tym zgadzam, ale... Znowu nie trafiłem w twoje myśli, Boże. Trafiłeś, ręce mi się trafiasz. Chodzi mi o to, że wiesz, że za rozwojem turystyki idzie bałagan, idzie brud, idą śmieci, idą oszustwa, idzie hałas, idzie... Czy wreszcie niebezpieczeństwo, jak wspomniany Hall czy Fisher na Everestie, gdzie z powodu korków mamy do czynienia z kilkunastoma zgonami. O tym jakby mówię, o tym, co się dzieje z górami, no głównie z Everestem, ale nie tylko. No ale wiesz, ty mówisz o przykładzie jednego takiego inferno, które miało miejsce w 1996 roku, ale to inferno z 1996 roku to nijak się nie ma do tego tłoku, który jest teraz w 2023 roku. Ty widziałeś to na własne oczy, czy nie? Taki tłok. Nie widziałem tego na własne oczy, na całe szczęście, dlatego że musiałbym powiedzieć, tak jak jeden z wielkich polskich aktorów, patrząc na Romana Kłosowskiego, powiedział: panowie, pora umierać. No więc to trochę jest tak, że on się miał jakoś tak do tego fizis, tego Roman w końcu nie był wcale takim słabym aktorem, tylko po prostu wyglądał jak... Dość niepozornie wyglądał. Oryginalnie, Oryginalnie wyglądał, no ale jak się popatrzy na Roberta De Niro, to też bardziej przypomina Dockera z Nowego Jorku niż aktora. No, a aktualnie Al Pacino wygląda też na cyrk, na pracownika cyrku. Ale... Nie umie się pogodzić z przemijaniem. No, czy jego twarz się nie umie pogodzić, bo on się pewnie już jakoś z tym pogodził. No. Natomiast ja uważam, że tak, rzeczywiście tak się dzieje, że za masowością pewno, a turystyka ciągnie za sobą pewną masowość, idzie to, co nazywamy krzywą Gaussa, to znaczy idą te krzywe Gaussa zachowań, krzywe Gaussa jakieś tam jeszcze inne, już teraz mi trudno, coś nie przychodzi mi nic mądrego do głowy, ale przede wszystkim zachowań i przewraca się trochę ta hierarchia wartości, która jednak w naszym bardzo elitarnym takim, nazwijmy to, środowisku miała ogromne znaczenie. Jednak ta piramida, w której te wszystkie wartości, jak partnerstwo, lojalność, empatia, były postawione na pierwszych trzech szczeblach tej całej drabiny, ona w takiej masowej turystyce... Oczywiście to wszystko w dalszym ciągu jest, tylko to jest rozbite przez liczbę i ta liczba powoduje, że zawsze w takiej wielkiej masie pojawią się zachowania, które... Już rachunku prawdopodobieństwa. U nas byłyby w ogóle nieakceptowalne. U nas nie doszłoby nigdy do sytuacji, że wchodzą ludzie masowo na jakąś górę, leży obok człowiek i ludzie przechodzą nad tym człowiekiem i idą dalej na wierzchołek, bo ważniejsze jest wejście na wierzchołek niż zajęcie się tym człowiekiem. Gdyby na mojej wyprawie coś takiego się wydarzyło, to bym wszystkich zabić musiał, dlatego że wtedy się wstrzymuje całą akcję, bierze się tego człowieka, sprowadza się go na dół, ratuje mu się życie, zdrowie, cokolwiek. To jest najważniejsze pod słońcem. Bo ta etyka jest dla ciebie fundamentem. Bo to jest w zasadzie ta podstawa betonowa, jak w bunkrze Hitlera, że tak powiem, że musi, bez tego właściwie nie ma alpinizmu. Tak naprawdę on nie istnieje. On nie istnieje bez partnerstwa, nie istnieje bez empatii, nie istnieje bez lojalności wobec kolegów i zespołu. A jednak w dużej masie ludzi po prostu potrafią się pojawić i być widoczne nie ta większość tej krzywej Gaussa, czyli ten środek, tylko te boki, które stanowią o albo bardzo dobrych zachowaniach, o albo bardzo złych. Mhm. A te bardzo złe bardzo, bardzo dobrze widać. Tych bardzo dobrych i średnich specjalnie nie widać. Powiedziałeś gdzieś, że zmieniamy, to bardzo ciekawe zdanie, że zmieniamy góry dostępne w niedostępne. Świetne, bo mam wrażenie, że XXI wiek jest wiekiem dostępności. Skracamy loty, latają loty, samoloty naddźwiękowe, coraz szybsze pociągi, budujemy coraz dłuższe mosty, budujemy tunele podwodne, podoceaniczne. Wyobraź sobie, że nawet rondo na Wyspach Owczych jest rondo podoceaniczne. Tu 15 kilometrów, tu 15 między wyspami. Takie odległości między wyspami. Okay. Niektóre są dość duże. Czyli to jest tak zwana globalna wioska. A dokładnie odwrotnie z górami, to jest właśnie to, że poprzez wzrost ich popularności stają się one tak drogie, tak nieludzkie, że stają się coraz bardziej niedostępne. To miałeś na myśli? No nie do końca. To znaczy ja uważam, że góry podzieliły się na dostępne i niedostępne. To znaczy ludzie podzielili góry na dostępne i niedostępne. Podzielili na takie, które są dostępne dla każdego i na takie, które są dostępne tylko dla niewielu. Nie ma tego środka. I ta polaryzacja jest chyba najbardziej charakterystyczna dla tych czasów, w których w tej chwili żyjemy. Że góry są
bardzo dostępne, bo jednak ten przemysł turystyczny na tych górach 8000 spowodował, że ich dostępność i bezpieczeństwo z tym związane jest po stokroć większe niż było kiedykolwiek, a te góry niebezpieczne są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne i dostępne są tylko niewielu, którzy potrafią temu niebezpieczeństwu stawić czoło. Czyli one są tym, czym dla was były wtedy 8000? Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie tak jest. Nie chcę cię oczywiście pytać o wyprawy polskie na K2 zimą. Ja też troszkę, powiem ci szczerze, uczestniczyłem w tej histerii, która... Ciekawy moment, słońce zaczyna mnie razić. Widzisz to? Dokładnie, patrz, pada mi na twarz. Nie, właśnie, to jest fajne. To taka też pokora. Przyjmijmy to z pokorą. Natomiast wiesz co, o co innego chciałem cię zapytać w kontekście tych wypraw. Czy ty to lubiłeś, czy tego nie lubiłeś? Bo jest taki dowcip, dobra, przepraszam. Jest taki dowcip. Ląduje marynarz Cindy Crawford na bezludnej wyspie. Znasz? Znam, usłyszałem. No, znasz. Znacie dobrze. Dobrze, to posłuchajcie. No i tam wiadomo, zaczynają się kochać w pewnym momencie po wielu miesiącach i on w pewnym momencie umorusa mechie i nakłada na twarz węglem i ją maluje. Staszek, ja od pół roku sypiam z Cindy Crawford. Jeżeli nie mógł się podzielić tą informacją, to on po prostu, to właśnie sypianie z Cindy Crawford nie miało żadnego sensu. Wy kiedyś musieliście miesiącami czekać, żeby poinformować świat o swoim dokonaniu. Rodziny to jest w ogóle odrębny temat. Dzisiaj, i teraz wracam do tych wypraw zimowych, dzisiaj codzienne łączenia. Codzienne telefony. I teraz z jednej strony to pewnie fajnie, bo takie poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie kontaktu z najbliższymi, a z drugiej strony, czy to bycie online, te wszędzie kamery, rejestrowanie wszystkiego, jak się z tym masz w kontekście tej ciszy, tego odcięcia, które było kiedyś? No, ja się z tym mam tak, że... Podoba ci się to? Dziękuję Bogu, że nie muszę tego robić. Dlatego, że ja bardzo lubiłem mieć aparat fotograficzny, ale nie lubiłem robić zdjęć. To jest charakterystyczne. Kupowałem sobie zawsze fajne, dobre aparaty, po czym nie robiłem zdjęć. I wszyscy dookoła mnie się po prostu pytali, po co tobie ten aparat, skoro ty go nawet nie wyciągasz z plecaka. Kurczę, no nie wiem, po prostu jakoś nie lubię. Nie, mnie się wydaje, że góry wymagają intymności we wszystkich wymiarach i na wszystkich kierunkach. To jedną z tych intymności jest także brak kontaktu z rodziną, ale to też ma wymiar niezwykle pragmatyczny, dlatego że brak kontaktu ze światem zewnętrznym, z rodziną, to także oznacza, że ja się tymi problemami, które zostawiłem tam na dole, no mówiąc brzydko, nie przejmuję, że one zostały tam na dole, że ja wyłącznie przejmuję się tym i to mnie absorbuje, co się dzieje na wyprawie i to stanowi dla mnie największy priorytet. W momencie, kiedy zaczynam, tak jak teraz jest, żyć życiem domowym, życiem zawodowym w górach, to tracę na czujności, na bezpieczeństwie. To wszystko zaczyna na mnie wpływać destabilizująco i demobilizująco. Rozumiem, że ktoś wyszedł, nawiązał połączenie z domem, pokłócił się z żoną, już jest w gorszej formie tak. I już następnego dnia będzie gorzej pracował w górach, poręczując na przykład trasę, tak? To masz też na myśli? No, trywialny przykład, ale no, taki najprostszy. Bardziej to się przekłada na jego koncentrację i na to, że po prostu może popełnić więcej błędów. Okay. W momencie, kiedy on jest w jakimś konflikcie i ten konflikt przenosi z domu w góry, ten konflikt go bardziej absorbuje niż gdyby zostawił ten konflikt, odciął się murem chińskim. Nie ma tego, wrócę, to będę dalej to wszystko rozwiązywał, ale teraz zapominam. Niestety mam takie doświadczenia łącznie ze swoim własnym, że jeżeli cokolwiek mnie z takiego stanu odcięcia się od zewnętrznego świata wyprowadza, to jednocześnie wprowadza to pewien element niepewności w moim działaniu w górach. A to jest niedobre. No ale teraz tego też oczekują sponsorzy. Ja wiem, ale... Relacji na żywo. 30 lat temu też byli sponsorzy. Ale troszkę inaczej się z nimi umawialiście. Na co innego? To że się chłopaki czyściły kominy? Ty też, nie? No jasne. Naprawdę? Tak. A w Krakowie też, tam w Łęgu? Nie, coś ty w Łodzi, wszystko robiłem. Wszystko w Łodzi? Tak. Nie bałeś się? Zawsze się boję, to strach nie jest mi opcja, ale... Na tych liniach wisieliście, no, na tych kominach? Tak. Przerażające troszkę. Dosyć. Nie? Słuchaj, teraz trochę chciałem o mnie, jako o widzu. Czy nie jest twoim zdaniem, bo to nie dotyczy tylko gór, no ale jesteś jednak dla mnie człowiekiem gór, więc w kontekście gór pytam.
Ja też uczestniczyłem, byłem w tej grupie, która obserwowała całą akcję ratunkową Denisa Urubko i Adama Bieleckiego, kiedy Tomasz Mackiewicz konał na Nanga Parbat, a Elizabeth Revol, jego partnerka, była przez nich ratowana, to chyba tam na wysokości mniej więcej 6000 metrów. I ja w tym tak uczestniczyłem, że nawet koledzy moi, wiesz, mieli taką aplikację, że było widać, że, nie wiem, czy Adam Bielecki wrzucał to, czy... Tak, miał trackera włączonego. Miał trackera włączonego, myśmy obserwowali już 150 metrów, już 100, już 50 metrów. Też analogicznie ten konflikt w bazie, pamiętam, jak Urubko wrócił, zniknął, wyszedł sam, taka beczka, pamiętam, ja te zdjęcia oglądałem, ja to pochłaniałem. Czy to już jest twoim zdaniem obserwowanie tego, kiedy w tym czasie kona facet, na żywo, online, tu i teraz, czy to jest zachowanie patologiczne, czy to że ja w tym, ja teraz mówię nie o nich, mówię o sobie. Czy uczestniczenie w takim widowisku na żywo, to nie są już trochę igrzyska rzymskie? Są, oczywiście, że są, tak. I ja jestem absolutnie temu przeciwny. Uważam, że trochę jest tak, że to, co jest w górach, zostaje w górach. I my powinniśmy, znaczy, świat się rozwija nasz sprzeciw tu nic nie da. Po prostu tak jest, trzeba to robić tak jak świat sobie tego życzy. Ale w górach jednak powinny panować takie zasady, żeby jednak była pewna intymność. Żebyśmy mogli wszystko to, co tam się dzieje, mieć prawo do tego, żeby zachować je dla siebie. Bo tak to nie mamy żadnego prawa. Czy chcemy, czy nie chcemy, wszystko jest... Na sprzedaż. Na sprzedaż. A ja nie chcę tego po prostu. Ja nie chcę... Pewne rzeczy się wstydzę, pewne rzeczy się brzydzę, pewne rzeczy się obawiam. O niektórych rzeczach wolałbym nie mówić. Niektóre rzeczy powiem na łożu śmierci. Dlaczego to wszystko ma być takie czyjeś? To wszystko na sprzedaż, to tytuł to filmu, moje. Niech tak pozostanie. Tak. Czyli nie. Wiesz, mam dokładnie takie samo poczucie, wiesz, i uczestnicząc w tym wszystkim, kiedy Tomasz umierał, no ja najpierw pochłaniałem to jak film sensacyjny, a potem poczułem się z tym troszkę źle. Dobrze, to teraz wróćmy do czasów Archeo, do twoich czasów w górach. Mówisz, że bez problemów potrafisz odróżnić odcienie bieli, a masz problem z odróżnieniem odcieni zieleni. To ciekawe, bo mnie łatwiej zieleń. Bo więcej się w biel wpatrywałem niż w zieleń. O to pytam. I gdybym teraz wszedł do twoich oczu, stał się twoimi gałkami ocznymi, to taki twój ulubiony widok w górach. No, od paru lat tam nie jeździsz, za którym może najbardziej tęsknisz. Masz jakieś takie swoje miejsce, które mógłbym za twoimi oczami sfotografować w swojej wyobraźni? Oj tak, oczywiście takich miejsc jest dużo. Jest kilka takich miejsc. No. Chciałbym się jeszcze raz znaleźć na lodowcu Baltoro i popatrzeć na K2, bo to jest... Mówisz w tym słynnym widoku? To jest w zasadzie taka egzemplifikacja właściwie pojęcia góra. Tak sobie wszyscy zawsze wyobrażali górę, że to jest trójkąt. Taki, prawda? Nie wiadomo dlaczego, ale to jest trójkąt. Ni stąd, ni zowąd. Tak, może to się wzięło stąd, że jednak piramidy były takie właśnie zbudowane i tak jakoś zainfekowały pokolenia. Jeszcze raz bym chciał popatrzeć na południową, na sanktuarium Annapurny, bo to uważam, że to się naprawdę stwórcy udało, że stworzył tak niewiarygodnie przepiękny kawałek ziemi, że aż trudno sobie wymyślić coś ładniejszego. Ja oczywiście jestem zainfekowany górami, w związku z tym nie mówię o innych cudach świata, bo świat ma wiele oblicz i wiele tego piękna jest na tym świecie. Natomiast jeśli już mówimy o górach, to są takie właśnie Himalaje są ze względu na swój ogrom i ze taką właśnie proporcję. Są tym, co stawia człowieka do pionu, jeśli chodzi o poczucie wartości. Dlatego, że jest ogromna góra i przy niej mały człowiek. I tak naprawdę powinno być. Powinniśmy zawsze wiedzieć, że jesteśmy małym człowiekiem przy ogromie natury. Tak samo z oceanami. To samo jest z oceanami, to samo jest z pustyniami, ze wszystkim. Tak, żeby człowiek cały czas pamiętał o tym, że on jest mały, a świat jest ogromny. I tak powinno być. Powinniśmy zawsze się czuć być w tym poczuciu podległości w stosunku do natury. Zauważyłeś, jak czasami ta natura nam o tym przypomina. W sposób, coraz gorszy. Przypomina nam, jaka jest hierarchia.
Czyli w ogóle Annapurna to też, no to oczywiście jedna z moich ukochanych gór. Wiesz, w ogóle moje marzenie. Ja do dzisiaj właściwie nie wiem, czy widziałem ośmiotysięcznik, czy nie, bo jak się jedzie Karakorum Highway... To tam na pewno nie ma Annapurny. Nie, jak się jedzie z Kaszmiru, to nie jest Karakorum, to jest Himalayan Highway. Jak się jedzie z Kaszmiru do Ladakhu, to tam nieopodal jest Nanga. Nie? Czyli nie widziałem. Nie, uspokoiłeś nie, mnie. Nie widziałeś. Bo bałem się, że widziałem. Bo ja muszę zobaczyć, postanowiłem pojechać. No może źle, to od razu sprowadź mnie na ziemię. Pomyślałem sobie, że chciałbym zobaczyć Everest. Ale może ciekawsze rzeczywiście jest K2. Bo pojadę pewnie raz. Ja chcę zobaczyć. To gdzie się mam wybrać? Do Pakistanu? Do Pakistanu. Zapraszam do Pakistanu. Myślę, że... Co, ty jesteś ambasadorem Pakistanu? Jak możesz zapraszać do Pakistanu? Jak to nie mogę zapraszać, to tylko ambasador. Może jakbyś miał tam chatę, no jeżeli zapraszasz do domu, no to tak. Nie, uważam, że... Bo przewodnikiem nie jesteś. Nie, broń Boże. Po prostu z Concordii, czy też tam z okolic bazy pod Brodpikiem, K2 jest takim widokiem, jakiego sobie człowiek może... Tylko pomarzyć o tym. Taki Matterhorn Wazji. Matterhorn Wazji, okay. Tak. Chcę przejść do historii, o której opowiadałeś 1000 razy. Ale ja spróbuję wyciągnąć od ciebie coś więcej. Bo ja ci trochę nie wierzę. Mm-hmm. Twoją historię o Annapurnie. Ja nie wierzę, że to był ostatni wyjazd. Ja nie wierzę, że nie pojechałbyś po raz 6. Ale nie ma żadnego twardego dowodu na to. Mam swój intelekt, swoją osobowość, to, że jesteś rakiem, ja jestem rakiem, To nie jest twardy dowód, to są tylko poszlaki. Jeżeli zdobyłeś 13, poświęciłeś 20 lat, posypało się małżeństwo, posypała się masa rzeczy. Nie wierzę. Dobra, znaczy ty decydujesz sam za siebie, ja mogę tylko sobie pyskować. Tak. Ale ja ci nie... Całe szczęście. Ale ja ci nie wierzę. Ale w kwestii obsesji... Ona już była twoją obsesją, tak, bo wspomniałem dzisiaj Tomka Mackiewicza, jego Nanga Parbat. 7 razy, 8 razy, jej no dobrze, razy a był. Widzisz jakąś różnicę? Bo ja widzę. Ty żyjesz. Tak. I chyba ty zawodowo też zajmowałeś się wspinaczką, chyba tak półzawodowo. Nie jestem pewien. Ja się zajmowałem półzawodowo, a on się zajmował amatorsko. Czyli tutaj też widzę różnicę. Czyli co, dobry Himalajsta to żywy Himalajsta. Oczywiście. Oto cię bo dobry Himalajsta zawsze może o tych Himalajach ci poopowiadać, a martwy już ci nic nie powie. Jak z twoją obsesją Annapurny? Była, oczywiście, że była. No przecież nie będę się wypierał, że jej nie było w końcu. No nie jestem mistrzem świata w obsesji, bo jeśli się popatrzy na mojego dobrego kolegę z Hiszpanii, Carlosa Soria, który był 15 razy pod Daulagiri, no to wybacz, ale ja jestem przy nim naprawdę mały Miki. 15 razy. Tak, 15 to chyba nie jest szczególnie trudna góra, czy jest? No, czy miał pecha? Dla mnie nie jest szczególna, bo tak wszedłem z nią z palcem w nosie, tak? Bez żadnego problemu. Natomiast on 15 razy się na niej omsknął. Więc naprawdę jestem przy nim cienki bolek. Ale obsesję miałem, oczywiście, że miałem, ale w pewnym momencie zaczyna mi ta obsesja doskwierać. Jest to takie, czasami takie zjawisko występuje, jeżeli chcesz przeżyć, to niech ci ta obsesja zacznie doskwierać. Bo jak ci nie zacznie doskwierać, to możesz tej obsesji nie przeżyć. I ja na tej górze naprawdę doszedłem do granic człowieczeństwa. Doszedłem do takiego momentu, że musiałem... Najpierw musiałem zadecydować o tym, żeby nie zostawić nikogo w górach. Potem musiałem zadecydować o tym, żeby nie umrzeć tam z głodu w tych górach. Potem musiałem zadecydować o tym, że chcę dalej żyć. O tym wszystkim, to są wszystko takie wybory, które zostawiają na człowieku ogromną rysę, taką jakby ci ktoś przejechał, wiesz, kijem po tym baseballowym po grzbiecie, tak jak Lipski siarze. Więc to spowodowało, że ta obsesja, która na początku była straszna, to z każdym takim doświadczeniem, które było już na granicy naprawdę, wywoływało u mnie pewien syndrom zwrotny. To znaczy ja już się tej obsesji pozbywałem, dlatego że zacząłem w fizyczny sposób czuć, że ona prowadzi mnie do śmierci. I w pewnym momencie... Zadałem sobie takie pytanie, co jest bardziej dla mnie ważne? Czy tkwić w takim marazmie pewnej procedury, no dobrze, skoro nie udało się tym razem, to spróbuję następnym razem. Jaką mam motywację, żeby to robić? Gdzie jest ta motywacja? I ta motywacja
ginęła z wyprawy na wyprawę, bo traciłem jakby powód, dla którego to dalej chcę robić, bo powód był taki, dobrze, nie udało mi się na trudnym kawałku, to na pewno mi się uda na łatwym. Kurczę, na łatwym też nie wyszło. To może wezmę jeszcze łatwiejszy. Okej, nie wyszło. No to wezmę najłatwiejszy. Gdyby mi na tym najłatwiejszym nie wyszło, to podaj mi motywację, dla której pojechałbym jeszcze raz. Mogę ci jako Łukasz Nowicki powiedzieć. Bardzo proszę. Wypominanie mi do końca życia, że zrobiłem coś w 98%, że poświęciłem kawał zdrowia, życia, pasji, marzeń, pieniędzy i zabrakło mi kropki nad i. Oczywiście i może być zaraz, bez kropki. Zaraz, o jakiej kropce nad i mówimy? Przecież, o dużej kropie. Przecież ja nie wspinałem się przez te 20 lat po to, żeby założyć jakąś koronę na głowę. Nie, to był po prostu kawał mojego życia, który się musiał kiedyś skończyć. I ja wcale nie liczyłem na to, że on się skończy po 14 razach. On się mógł skończyć po 10, po 11, po 6, po 5, ale to był kawał mojego życia. No, o tym mówię. I ten kawał mojego życia się musiał jakoś skończyć. Mógł się skończyć udanym wejściem i to byłoby super, ale też mógł się skończyć porażką. Ja bym to wszystko zaakceptował. Dlatego, że w pewnym momencie moje życie musiało nabrać innego wymiaru. Musiałem zmienić coś w tej procedurze ciągłego myślenia o tym, co dalej robić. System. Kasa, sponsor, wyjazd, czekanie. Tak. Samolot, nie samolot, odkładanie zajęć, odkładanie rozwiązania pewnych poważnych problemów życiowych na następny rok. Boże, no przekonałeś mnie, dobrze, przekonałeś mnie, ale w takim razie proszę, tylko nie zbądź mi jakimś takim zdankiem typu rozświetliła się jasność, albo nie, co gorsza, nie pamiętam. Co czujesz? 5 ostatnich kroków do szczytu. To jest, ja ci powiem, to jest tak jak... Ja znam takie momenty, zakładając oczywiście, zachowując proporcje, jak premiera teatralna. Ja znam te momenty tego spełnienia. Jesteś, jakie mam spełnienie? Cię, skurczybyku. Jakie spełnienie? Zamknięcie projektu. Święty spokój. Wolisz tak? Nie, to było tak, że idąc do Wierzchołka, miałem taką obsesję na punkcie tego, co teraz może mnie zatrzymać przed wejściem na Wierzchołek. A nie zejście? Nie, zejście to jest, wiesz... No podobno trudniejsze niż wejście. Tak, ale ja się na tej, na próżni zawsze, ja się omsknąłem na wejściu, a nie na zejściu. W związku z tym idąc do góry, mając jeszcze płaski prawie stok, no tam nachylony 30-40 stopni, czyli nic, idę, jest środek dnia, jest ładna pogoda i tak sobie myślę, co teraz mnie może zatrzymać? I wymyślam sobie różne scenariusze, skręcę nogę. Nie. Dałbyś radę i tak. Dałbym radę i tak. Na jednej nodze już raz schodziłem, było dobrze. Partner. No ale partner już jest tam na Wierzchołku, kiwa mi ręką, no nic się nie może stać, może spaść w przepaść, Boże, nie. Wiesz, myślałem i w pewnym momencie moja głowa powiedzie tak, weź przestań się zastanawiać nad tym, tylko wykonaj 50 kroków jeszcze do góry. Nie myśl o tym. I zacząłem w ten sposób do tego podchodzić. Nagle zmieniło się, to znaczy nic się nie zmieniło, tylko po prostu nagle przestałem się przejmować tym, że coś mnie może zatrzymać. Po prostu musiałem te 50 kroków wykonać i wierz mi, że to było naprawdę trudne 50 kroków. Bardzo, bardzo takie trudne i nieprzyjemne i jak już... I dobrze, i to teraz będzie w takim razie coś takiego trochę hollywoodzkiego. Mianowicie... Do szczytu jeszcze jest może 10 metrów, tam jest taki nawis lekki, do końca nie można wejść, bo się z tym nawisem można urwać, ale obok jest takie trochę kamieni, ja wkładam nogę między te kamienie i noga nie chce mi wyjść. I zablokowało mnie to. Ja się wtedy tak roześmiałem po prostu. Taką reakcję miałem po prostu. Peter na mnie tak patrzył i mówi do mnie, przepraszam, Zieba, co ty robisz? Nie mogę nogi wyjąć. On pewnie też się zaczął. On po prostu w tym momencie jego też tak ruszyło to wszystko. Mówi, spokojnie. Przesuń ją w lewo. Ja nie mogę nic przesunąć. Zacząłem, wiesz. Panika? Panika lekka, ale potem się opanowałem. On mówi, no dobra, to odepnij raka, zdejmij raka, wyciągnij nogę. Zrobiłem to wszystko i on tak popatrzył na mnie z takim politowaniem klasycznym, mówi, do końca coś, koleś, musiałeś skrzanić na samym końcu. Ale potem nas naszła taka niesamowita refleksja, taka no, ludzka zupełnie, bo stanęliśmy na tym Wierzchołku i tak Piotr patrzy na mnie, ja na niego i on mówi tak, brakuje ci czegoś? Ja mówię, nie czegoś, tylko kogoś. Mówi, tak, brakuje mi kogoś.
Piotra? Tak, zabrakło nam Piotrka Morawskiego i gdyby on tam był, miałbym gigantyczną satysfakcję. Tak to była taka beczka miodu, a w niej była łyżka dziegciu. Wiesz, chyba dlatego nie mógłbym chodzić po górach wysokich, bo nie umiałbym zaakceptować odejścia najbliższych. Tak sobie myślę. Wiesz, o Piotrek był dla mnie jak syn, to jest w ogóle, traktowałem go zupełnie inaczej, no, niż innych ludzi, których spotkałem w górach. A wiesz, że jego się lubiło, nawet nie znając go? Ja go lubiłem. Tak. Czytając o nim, on przecież był operatorem też, tak? Dobrze mówię? Też robił zdjęcia. Robił. Robił zdjęcia. To ja po prostu, coś było takiego sympatycznego w nim, serdecznego. Tak, zgadza się. A już abstrahując od Piotra, w ogóle można się do tego przyzwyczaić, że ludzie odchodzą? Młodzi, 20-paroletni, 30-letni, kurczę. W moim zawodzie ludzie żyją długo, chyba że, no wiesz, no tak, jakaś tragedia przypadkowa, choroba. Że tramwaj się wykolei. No. To znaczy, ciężko jest na to odpowiedzieć, bo tak, z jednej strony ktoś ci powie, no trzeba się do tego przyzwyczaić, bo ludzie w górach odchodzą. A z drugiej strony nie można się do tego przyzwyczaić. To jest trochę tak, że wiesz, że coś takiego może nastąpić, ale codziennie się modlisz, żeby nic takiego nie miało miejsca. Chcesz, żeby wszystko było bardzo dobrze i nie bierzesz pod uwagę tego, że ktoś może zginąć. Ale jak ktoś zginie, ten cały twój świat na jakiś czas, nie na zawsze, ale na jakiś czas się przewraca. Zaczynasz mieć wątpliwości, zaczynasz tracić wiarę. Ja tak miałem parę razy i po prostu nagle okazywało się, że jestem małym dzieckiem po prostu, które no strasznie cierpi z takiego powodu i jest zupełnie wystawione na takie niesamowite zupełnie uczucie. Więc ta śmierć w górach jest czymś bardzo takim nie... Tak, jak i ciężkie kontuzje, prawda? No bo to też przecież też jest to przerażające. W tym roku był Broad Peak, ta słynna wyprawa tragiczna. 10 lat temu. 2005, nie? 10 lat temu, w 2013. Przepraszam, w 2013. Wiesz, że dokładnie tego dnia byłem w Teatrze Witkacego w Zakopanem na przedstawieniu. Maciek był bardzo związany ze środowiskiem Teatru Witkacego i na tym spektaklu była małżonka Maćka. Siedziała na krześle, splatała dłonie dokładnie tak jak ty teraz, tak paluszki splatała. Myśmy stali we foyer, w przerwie przedstawieniu, tam wszyscy aktorzy ją doskonale znali, ona chyba tam bodajże robiła scenografię. I pytali, ona mówi, na razie nie ma żadnych informacji, na razie nie ma żadnych wiadomości, trzymajcie wszystko, no znasz słynny tekst, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, 2-3 dni później okazało się, że nie będzie dobrze. Ja wtedy jakby, no nie znając pana Macieja, ale poznałem małżonkę, zresztą pochłonąłem potem jej książkę, świetną. Zobaczyłem też samotność tej kobiety, która czekała z bodajże 4 synami, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Na dojrzałego swojego męża, który wrócił w góry na ten niezdobyty szczyt, nawiązuje teraz do tej potwornej Annapurny, nie? Do tych powrotów. On też przecież był na przedwierzchołku, po latach się okazało, że, prawda, okazało się, że myślał, że jest na szczycie. Dotknąłem śmierci w jakimś sensie, tak byłem blisko i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, nie? Tak, tak organoleptycznie. Wiesz, to jest ta druga strona medalu. To jest to, o czym wspinacz słabo mówi, mało mówi, bo wie, że to jest taki czuły, słaby punkt, bo po prostu wstydzi się przyznać, że ta druga strona cierpi bardziej niż on. Ludzie związani z alpinistami zawsze, znaczy mówię, mężczyźni albo kobiety, bo to przecież... Ale częściej kobiety, nie? Częściej kobiety niż mężczyźni, tak. Cierpią bardziej, dlatego że od tego teatru działań dzieli ich odległość. I ta odległość stanowi, wzmacnia, jest takim pudłem rezonansowym niepewności, braku sprawczości. Taki braku sprawczości, nic nie możesz zrobić. Jesteś przecież 4,5 tysiąca kilometrów dalej, tak? Możesz tylko czekać. I to ktoś powie, ach, to jest tylko czekanie, ale nie, to czekanie jest jedną z najgorszych tortur, jakie można zadać bliskiej tobie osobie. I my te cierpienia i te tortury tym naszym bliskim zadajemy, wystawiając je tam na to czekanie. Tak, jest pokarm krytykom, którzy mówią, wy egoiści tam nie... No jesteśmy egoistami, przecież nie będziemy mówić, że tak nie jest. I jeśli te osoby żyją z takim
w cudzysłowie piętnem przez 20 lat, to to odbija się na ich psychice w sposób absolutnie wyraźny. I to widać. Niektórzy sobie z tym jakoś tam radzą. I jeśli ta odporność tej drugiej strony jest większa niż twoja zajadłość w górach, to możecie się spotkać na końcu tej drogi i jeszcze mieć coś wspólnego ze sobą. Ale w momencie, kiedy się ta odporność kończy, zanim ty skończysz, no to wasze drogi się rozchodzą. I to jest dialektyka. Tego po prostu się nie da przeskoczyć. Ludzie robią różne sztuczki, żeby tego uniknąć, bo każde rozbicie związku jest tragedią, ale ja nie znam w przypadku, żeby to się jakoś dobrze, dobrze kończyło. To się zawsze kończy czyimś nieszczęściem. I przeważnie bardziej poszkodowane są te osoby czekające niż te osoby, które działają. Zobacz, zawsze mi ojciec powtarzał, że śmierć jest cierpieniem tych, którzy zostali, a nie tych, którzy odeszli. Takie mam skojarzenie. No, oni już mają święty spokój, już są gdzieś tam w ramionach tych przyjaciół, którzy odeszli swoich rodziców, siedzą na chmurce, tak sobie wyobrażałem, piją winko i na nas patrzą z góry. A to my cierpimy tu na ziemi. Tak jak ci, co czekają, to oni przeżywają ból. Moja żona mi kiedyś powiedziała, że ona zawsze, jak mówiła mi do widzenia na lotnisku, to wydawało jej się, że widzi mnie ostatni raz. Ja tak zbywałem to jakoś i dopiero jakiś czas temu to do mnie dotarło, że kurczę, to było straszne i poważne. I ja to zupełnie niepotrzebnie trywializowałem. I mam do siebie o to ogromny żal, że nie potrafiłem tej bomby z opóźnionym zapłonem rozbroić. No tak. Tak jak rodzice się bali. Tak. Już twoi synowie się teraz wspinają. To pewnie zrozumiałeś, co to za strach. Tak, ja patrzę na moją 5-letnią córeczkę, która jeździ konno, już prawie ociera się o galop. Jak ja sobie wyobrażam, że ona spadnie z tego konia, a wiem, co się może zdarzyć. Henryk Machalica, Christopher Reeve. Ja żyję w przerażeniu, więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, znaczy strachu o własne dziecko. Oczywiście nie rozumiałem tego, dopóki nie miałem własnych dzieci. Jak robiłem głupoty, a matka się mnie bała. Moje dzieci mi to samo mówią. To samo. Jest ten strach, nie? No jest, jest. Brak sprawczości, bo to jest najgorsze. Tak, tak. No cóż. Piotr, zapadła teraz taka niezręczna cisza. Tak. Taka głośna cisza. Miała prawo zapaść. Chciałem jeszcze cię zapytać o to Annapurne, bo tak mi przyszło do głowy, jak szedłem do Santiago de Compostela, szedłem parę tygodni sam. Jak kończyłem Koronę Gór Polski, ja ubóstwiam takie zestawienia. Korona Himalajów i Karakorum, Piotr Pustelnik, a ja mówię mu o Lackowie. Wszystko, co jest pretekstem do ruszania się, zdrowia i przemieszczania, a ty mówisz, że robisz na Karakorum Himalaje, czy na moją Koronę Gór Polski? Mówię na określenie korona. To mnie irytuje mnie. To jest a jak mam to nazwać? Zestaw? Nie, wiesz co, nie. To nie ja wymyśliłem. Nie, oczywiście, że tak. No, jakoś to trzeba nazwać, prawda? Więc zostało to tak nazwane i już, ale mnie to irytuje. W każdym razie, dlaczego o tym opowiadam? Ilekroć kończyłem tę koronę, koronkę, ten diadem. Proszę. No bardzo cię proszę. Ten medalion kończyłem na tarnicy w Bieszczadach. Aha. I było mi niezwykle smutno. I kończąc Santiago, kiedy wchodziłem do miasta, przypominam czuć ulgę. Za mną prawie 1000 kilometrów. Za mną zdarte stopy, Voltaren wchłonięty kilogramami w bolące nogi. Byłem smutny. Byłem smutny, że to się kończy. Czyli jak już stanąłeś na tej Annapurnie i ten Petr już tam do ciebie się doczekał się, kiedy puścił ci te kamienie, nie czułeś też rodzaju smutku? Radości smutku? Nie, to tak szybko nie jest. Jeszcze zdążyliśmy zejść. Jeszcze zdążyłem mieć takie kilka godzin takiego fajnego schodzenia. Peter był z przodu, Kinga była ze mną. Rozmawialiśmy sobie jak starzy przyjaciele, czy jesteśmy starymi przyjaciółmi, więc rozmawialiśmy sobie tak normalnie o wszystkim, o życiu, co teraz będzie, kto co robi. No takie po prostu pogawędki, jak sobie idziesz, spacerujesz sobie. No nie, ale nie żartuj, że można tak. Można. Ja się czułem odprężony, ona się czuła odprężona, jednak coś puściło i wiesz, i schodzimy, dochodzimy do bazy, ona idzie do swojego namiotu, ja idę do swojego, patrzę, Rosjanie są w stanie bardzo słabym, dajemy im tlen, żeby przeżyli to wszystko. To takie normalne rzeczy. Idziemy spać, śmiejemy się, jest druga w nocy, czy trzecia w nocy, przychodzą Hiszpanie i okazuje się, że zostawili na górze jednego człowieka. I nagle ten cały idylliczny obraz wspaniałego zakończenia mojego życia w Himalajach bierze w łeb, bo w obliczu straszliwej tragedii. Tam na górze został człowiek.
i nie wiadomo, co się dalej będzie działo. Jak to się stało? Tysiące myśli. Jak uratować? Wszyscy pomordowani strasznie. Każdy już jest zmęczony tym całym wejściem szczytowym. Zaczynają się nerwowe telefony, nerwowe rozmowy. Pół dnia upływa na tym, co z tą sytuacją zrobić. Słyszymy w radiotelefonie jego słowa. On mówi coraz wolniej, tak jakoś jest taki spowolniony. Schodzi w dół szerpa, który mówi, on nie zejdzie sam, trzeba mu pomóc. Zaczyna się jakaś akcja ratunkowa i wiesz, w której ja nie biorę udziału, bo jakby tam było wystarczająco dużo do osób do tego pomagania i nagle ten cały obraz tej mojej takiej ulgi, satysfakcji, tego takiego już po wszystkim, już mogę wracać do domu, bierze w łeb. Po prostu dostaję obuchem po głowie, schodzę do bazy w poczuciu takim, że jednak góra postanowiła... Wystawiła rachunek. I potem przychodzę do namiotu, wszyscy się zdejmują te wszystkie rzeczy z siebie, które już tam są nieźle przepocone, wszyscy są lekko zdezelowani. Ja się rozbieram, wkładam coś suchego, siadam w namiocie i nagle zauważam, że mi łzy mi płyną po oczach. Po prostu płyną mi łzy i wchodzi Peter i mówi, co jest? Ja mówię, wiesz, jakaś ogarnęła mnie jakaś taka mieszanina pustki z żalem, z bólem, ze wszystkim razem. Peter, który stąpa po ziemi bardziej niż każdy inny, mówi, daj spokój, przestań się tym przejmować, przeżyliśmy, wszystko jest w porządku. No mówię, ale Tolo został na górze. Tolo został na górze, nic na to nie poradzimy, tak po prostu się stało. Ale ja się nie mogę z tym jakoś pogodzić i on też się oczywiście nie godził, tylko jakby nasze dwa odbiory były zupełnie różne. I ja właściwie w tej nocy, może jak spałem 2 godziny, może godzinę to dużo, cały czas się nasłuchiwało coś. I pomyślałem sobie tak, no nie, to tak w życiu jest, że nawet jeśli masz jakiś taki moment satysfakcji, że coś się stało, coś się fajnego zadziało w twoim życiu, nawet gdybym nie wszedł na ten wierzchołek, to też coś fajnego się zadziało w moim życiu, bo coś się skończyło, ale to coś, co się skończyło, jest jednocześnie powodem do zadowolenia i powodem do smutku. Smutek, bo się skończyło, ale zadowolenie, bo się skończyło. I to jest ten dualizm, po prostu w człowieku siedzi niewiarygodnie zupełnie. I to niezależnie od tego, czy to są góry, tak, czy to jest cokolwiek. Ja miałem dokładnie to, o czym mówisz, Piotrze. Dokładnie to samo. Przeżywam ten dualizm, choć teoretycznie nie powinien mieć miejsca. Ja chcę tylko wam powiedzieć, że Annapurna nie jest najwyższym ośmiotysięcznikiem, ale jest jednym z najtrudniejszych, najniebezpieczniejszych, z największym procentem i wskaźnikiem wejść versus tragedie górskie. Chyba zdobytym pierwszy. To pierwszy ośmiotysięcznik. 1950 rok, tak. 50 pierwszy, rok. Pierwszy. Czyli kiedy się rodziłeś? Nie, rok przed. Rok przed. Tak. 5 lat przed Poznaniem, 5 lat przed rewolucją węgierską. Tak, żeby to w czasie jakoś poukładać, 51 rok. Taka jest Annapurna. Byłeś w Górach Wysokich po tym zejściu, po tej nocy w obozie, o której opowiadasz. Wróciłeś w Himalaje jeszcze? Tak, raz jeszcze wróciłem. A miałeś nie wracać? Miałem nie wracać, ale i właściwie nie wróciłem po to, żeby jakby coś się zadziało. Mhm. Wróciłem z takim wyjazdem wspominkowym troszeczkę, chociaż rok po wszystkim to trudno nazwać to wspominkiem. Co to było? Co to? Wybrałem się do Doliny Solokumbu i Peter mnie namówił, żebyśmy spróbowali wejść na Pumori. To jest taka góra koło Everestu. Bardzo ładna. Bardzo ładna. No i ja powiedziałem, okej, dobrze, możemy spróbować, to już żaden ośmiotysięcznik, tak powiedziałbym, potraktuję to w charakterze takiej fajnej wycieczki. I wyobraź sobie, że doszliśmy do obozu pierwszego na Pumori. Ja tam spędziłem noc i po nocy powiedziałem, Peter, ja cię bardzo przepraszam, ale ja już nie jestem w tej bajce. Muszę cię rozczarować, ale ja dalej nie pójdę. Koniec. Skończyła mi się całkowicie motywacja. Na jakiej wysokości jest pierwszy obóz? Z 6000 metrów to góra. No nie rób tak, bo ja nigdy nie byłem tak wysoko. 6000 metrów jest mniej więcej. Powiedziałem, Peter, sorry, nic z tego nie będzie. Ja nie mam motywacji zupełnie już. Myślałem, że, wiesz, zawiodłem cię, bo myślałem, że będę miał motywację, ale nie mam. I co, zszedłeś? Tak. A on? No, co miał zrobić? Sam nie pójdzie. Dlaczego? No, bo to nie jest łatwa góra. Potrzebował partnera, żeby go przesukurował, żeby był z nim. Zawiodłem go po prostu.
Ale potrafiłeś też szczerze powiedzieć to, co czujesz, postawić granicę, powiedzieć nie. Nie mogłeś tego czuć wcześniej. Właśnie zachowałeś się niezwykle, niezwykle dojrzale. No ale nie wiem, wiesz, może nie powinienem się w ogóle godzić na taki wyjazd, może powinienem to jakoś antycypować i powiedzieć, że okej, ale wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Nie wszystko nie da się wiem, antycypować. Nie wiem. Pewne rzeczy czujesz tam, w tym momencie i umiejętność podążania za samym sobą, za... Łukasz Petr jest dalej moim przyjacielem, czyli chyba jednak mi wybaczył. Myślę, że cię zrozumiał. Myślę, że tak naprawdę w ogóle nie był na ciebie... No ja przynajmniej, gdybym był na jego miejscu, doskonale bym cię zrozumiał. Czułbym żal parę godzin. Smutek bardziej, wiesz, własny, indywidualny, a potem absolutnie bym to zostawił. Gdzieś czytałem, że mówisz o Nepalu. To fajne miejsce do życia, fajne miejsce, żeby tam bywać znacznie częściej. Chciałem cię jeszcze podpytać o... Teraz gadam o tych górach, o których mówisz całe życie, od paru lat wspominasz. Jak ktoś mnie pyta o podróże, to ja mówię o jedzeniu, to ja mówię o ludziach, to ja mówię o teatrach, to ja mówię mówię o wielu rzeczach, z którymi wiąże się podróżowanie. W ogóle miałeś czas, żeby tam przeżywać coś więcej w formie, nie wiem, muzeów, jakichś fajnych rzeczy poza górami, czyli o górach bez gór tej części świata. Pakistan wspaniały. Wiesz, jakoś to jest tak, że ta procedura przyjazdu i bycia w górach i powrotu jest dosyć napiętą procedurą. Dlaczego powrotu też? Dlatego, że chcesz już do domu jechać, po prostu jesteś już zmęczony tym dwumiesięcznym pobytem poza cywilizacją taką, do której jesteś przyzwyczajony. I jak już się schodzi, to potem już człowiek nie ma jakiejś wielkiej ochoty, żeby zostawać jeszcze dłużej, tylko po prostu już chce jechać do domu. Natomiast zdarzyło mi się parę razy w życiu, że byłem w Nepalu dłużej niż powinienem, dlatego że łączyłem wyprawę jesienną z wiosenną z jesienną. Czyli w okresie monsunowym mogłem być w Nepalu. Co prawda tam codziennie lał deszcz, ale miałem czas na to, żeby zrobić coś innego niż przygotowywać się do pakować, przepakowywać, chodzić do ministerstwa. Mówisz o Katmandu? Mówię o Katmandu, tak. Mówię o Katmandu, Patanie. No, to są te rejony, które widywałem najczęściej. Jak wygląda wolny dzień Piotra Pustelnika w Katmandu? Włóczy się. Piotr Pustelnik się włóczy. Włóczy się i schodzi z tych głównych ścieżek turystycznych, bo one są za głośne, za... Czyli dzielnicę Tamel zostawiasz. Zostawiam Tamel na boku i staram się wejść tam, gdzie turyści nie wchodzą, bo to nie jest niebezpieczne. To jest może nie fascynujące, ale trochę odżywcze jakby dla oczu, bo to jest trochę inny widok. Trochę inny zapach, trochę inny charakter hałasu. I trochę inni ludzie. I to razem powoduje, że nawet jeśli nie zobaczysz czegoś nadzwyczajnego takiego, które by gdzieś tam było opisywane w jakichś bedekerach czy czymś w tym rodzaju, to w każdym razie jesteś w tym prawdziwym Nepalu, w którym turyści przeważnie nie są. Nepalu, który lubisz. Który lubię i który mnie fascynuje tak naprawdę, bo jak się poczyta historię Nepalu, to jest kraj niezwykle interesujący i wielowymiarowy, historycznie nieprawdopodobnie zróżnicowany, podlegający wielu wpływom i jest, że tak powiem, taką wypadkową tych wszystkich wpływów i przez to jest niezwykle ciekawy. A jedzenie dobre? Bardzo. Bardzo mi smakuje. Takie hinduskie bardziej? Trochę bardziej hinduskie, ale jednocześnie mniej na biegunie mniej w stronę takiego biegunów ostrości tego jedzenia. Czyli jest takie bardziej jest umiarkowane pod względem wydolności mojego żołądka. To prawda, to ja w Indiach parę razy się nieźle przejechałem. No właśnie, więc to... Na tym i... Oj, mam z tym związany sporo anegdot. No więc w tym coś jest, tak? A jednocześnie, no właśnie przez to, że Nepal był takim miejscem, gdzie się ścierały, przesuwały się granice różnych kultur i różnych religii, no to zbudował się taki konglomerat ludności, który mnie bardzo zawsze fascynował, bo oprócz hinduistów byli buddyści, muzułmanie, chrześcijanie i tak dalej. A ty byłeś tam w trakcie trzęsienia ziemi parę lat temu? Czy nie byłem w trakcie trzęsienia ziemi i dziękuję Bogu, że nie byłem, bo to nie chodzi o to, że się bałem o własne życie, tylko po prostu nie mógłbym patrzeć na cierpienia tych ludzi. Masz tam przyjaciół w Katmandu? Mam przyjaciół w Katmandu, mam ludzi, z którymi spędziłem wiele czasu, spędziłem z nimi wiele wypraw. To,
Po tym, jak to się wszystko stało, to napisałem i dowiedziałem się, że wszyscy żyją, że wszystko jest w sensie. Czy tragedia szczęśliwie nie dotknęła twoich najbliższych? Tak, tak. Wszyscy przeżyli to. A nawet jeśli tam się podziały jakieś rzeczy, które były dla nich bolesne, to no to nie było takie ekstremum, jak mogło mi się wydawać na początku. Oglądałem jakiś dokument absolutnie wstrząsający o tym trzęsieniu ziemi. Mam nadzieję, że w tej chwili ta odbudowa ruszyła już na bardziej cywilizowanych warunkach, chociaż wiem, jak to wygląda, wiem, jak jest w biedzie. Piotrze, zmierzamy do końca powoli. Ja mam takie jeszcze dla ciebie jedno pytanie, takie, które troszkę, jak sobie zapisałem, to w jakimś sensie troszkę, zadając je tobie, zadam je też samemu sobie, żeby tylko jeszcze zanim to pytanie, to żeby tak teraźniejszość jeszcze w to wpleść. Dużo gadamy o tym, co było, a przecież ty jesteś młodym ojcem w fenomenalnej formie. Chciałbym być w takiej. Będziesz. No, wygląda na to na razie, jak spoglądam w lustro, że chyba nie. Natomiast widzę, że nie umiesz żyć bez projektów. Potem jest, skończył się Himalaja, jest Islandia, jest Grenlandia. Mamy te same kierunki, polecam ci wyspę owcze, jeśli lubisz, żeby było chłodno, zimno i wietrznie. Wróciłem 2 tygodnie temu. Niesamowite miejsce. Może chociaż dla ciebie może być trochę za łatwo, Holender. No i poza tym są gigantem piłkarskim. Są gigantem piłkarskim. Chyba jedynym krajem na świecie, gdzie prawie w ogóle nie ma restauracji. Nie są też szczególnie sympatyczni, ale miejsce piękne. Gigantem piłkarskim, to prawda. I czyli te projekty cały czas. To nie jest tak, że się kończą Himalaje, to Piotra Pustelnika nie spotkamy na szlaku, nie? Cały czas działasz, cały czas jesteś. Staram się, bo wiesz... A co, żeby nie zardzewieć? Co? Dlaczego? No, żeby cię, mówiąc kolokwialnie, szlak nie trafił, że nic nie robisz, bo jeśli całe życie coś robiłeś takiego, to przejście teraz w taką pozycję, no, zero jakichś wyzwań, najdrobniejszych nawet, najmniejszych, no jest dewastujące. Co prawda, masz kowadło, blisko masz masę śnieżnika. No właśnie, moja żona mi mówi, że Filip teraz jest moim wyzwaniem. Miałem to na końcu języka, ale nie jest, chciałem, żebyś... Owszem jest. Ja jestem niezwykle szczęśliwy, że się na świecie pojawił Filip, ale oprócz tego, że jestem z tego powodu szczęśliwy, też bym chciał jeszcze coś zrobić. I już naprawdę to nie chodzi o to, żeby to były jakieś wielkie C, bo wielkie C już w życiu miałem. Małe C też już w życiu miałem, ale teraz bym chciał po prostu, teraz chcę po prostu przebiec tylko i wyłącznie bieg Wazów. I to jest takie dla mnie malutkie. A to Skandynawia? Takie, tak. To jest 100 kilometrów? Ile to 90, jest? 90, jak jest to? Antarktyda? Nie. Wiesz, myślałem o Antarktydzie 10 lat temu, myślałem 7 lat temu, myślałem 5 lat temu, ale teraz mi się wydaje, że Antarktyda byłaby dla mnie wyzwaniem, że byłaby dla mnie pewnym rozczarowaniem. To znaczy rozczarowałbym się nie samą Antarktydą, tylko rozczarowałbym się sobą na tej Antarktydzie. Chyba mam już w stosunku do siebie tak już mam siebie, że tak powiem, w tych klimatach tak już dosyć, że chyba bym nie zaakceptował siebie jeszcze w roli jakiegoś wielkiego polarnika ciągnącego jakieś potężne sanie. Nie, chyba już bym siebie tak nie A ja myślałem, że musi ci być zimno, musi ci być chłodno. Tak, musi mi być zimno i przewiać. Chłodno, ale mnie może przewiać nawet na Śnieżce. To już w tej chwili nie stanowi to dla mnie takiego wielkiego problemu. Nawet, to jest jedno z najbardziej wietrznych miejsc w Polsce. No to... Wiesz, zaakceptowanie tego, że nie zobaczę, nie dotknę Antarktydy, kosztowało mnie parę lat życia. I naprawdę walczyłem ze sobą, żeby to uczucie tego niedosytu i tego takiego rozczarowania, że nie mogę tego zrobić, bo do tej pory wszystko, co chciałem, to robiłem. Ale przychodzi taki moment, kiedy musisz się pogodzić z czymś, że czegoś nie zrobisz, że po prostu nie ma... Jest takie, albo nie inaczej, że jest takie wyzwanie, które staje się dla ciebie już w pewnym sensie fantasmagorią. I ten bieg Wazów stanowi dla mnie takie panaceum. Szwecja, prawda? Szwecja, tak. Takie panaceum na to, żeby moje rozczarowanie nie było takie...
głęboko. A mogę ci coś zaproponować? Znajdźmy sponsora. Ty bierzesz Filipa, ja biorę Józefinę. Jedziemy. Bierzemy żony, są statki lodołamacze, lecimy do Buenos Aires, tańczymy tango, nasz przylądek Horn, ślub i Antarktyda w innym wymiarze. Nie musisz od razu i trawersować. Jasne. Możemy wziąć nas, skoczyć na Zodiaka i poskakać wśród pingwinów. Tylko uważając na słonie morskie, że nas nie pokryły. Otóż to. I tyle. Dlaczego rezygnować? Tylko moja żona bardzo lubi tańczyć, także... No to, ja nie. No to, to... Ja też nie, ale... Ale, ale wiesz, o czym mówię? Mówię o tym, że to jest skala, nie? Że, jasne, że, tak. Że nie trzeba rezygnować. Jesteś przyzwyczajony do przepraszam za młodzieżowo, challenge'u. A przecież istnieje też coś takiego, jak po prostu pobycie w jakimś miejscu, popatrzenie na jakieś miejsce w bardziej turystycznym wymiarze. To nie przynosi chyba ujmy. Nie, nie, to nie przynosi żadnej ujmy, ale wierz mi, że zrozumienie tego przeze mnie zajęło mi trochę czasu. Człowiek, który zrobił takie rzeczy jak ty, nie dziwię się, że ma z tym problem. Piotrze, ostatnie pytanie. Powiedziałeś gdzieś, i to już jest pytanie ode mnie, do ciebie i pytanie też o mnie. Powiedziałeś, że nie chcesz czuć się staro. Ja miewam już takie dni, kiedy boli mnie tu, kiedy boli mnie tu, kiedy widzę, jak wygląda ciało, kiedy widzę, jak ono się zmienia, że zaczynam staro się czuć. Co to znaczy nie czuć się staro? Czy to jest kwestia tylko tej zewnętrznej części, czy też mówiłeś o wewnętrznej? Wiesz, to jest takie wyświechtane powiedzenie, że data urodzenia jest tylko liczbą. Ono jest pewnym kiczem, w dużej mierze jest kiczem, ale jest w tym trochę prawdy. Oczywiście, jak w każdym kiczu jest też trochę piękna i trochę brzydoty. Wydaje mi się, że człowiek, umysł i twój stan świadomości musi zaakceptować to, że ciało się zmienia i że ciało się musi zmieniać, że się przede wszystkim, że się musi zmieniać, że to nie jest tak, że całe życie będziesz Apolinem Belwederskim i że kształt tego ciała nie jest funkcją stanu twojego umysłu, że ciało może wyglądać inaczej, a umysł może wyglądać inaczej. Ty możesz głową być jeszcze w latach 40. swojego życia, 30. swojego życia, a ciałem możesz być w latach 70. i nie ma w tym żadnej sprzeczności. Może być też odwrotnie. Może być też odwrotnie. No przesadziłem, ale, no może nie. Ale wydaje mi się, że ludzie, którzy się szybciej starzeją niż ich ciała, też szybciej umierają. Natomiast ci, których ciała starzeją się szybciej niż ich głowy, żyją bardzo długo. Ale należy tym ciałem się opiekować, o nie dbać. Tak, oczywiście. Być dla siebie dobrym. Przede wszystkim pielęgnować. A tak często byłeś niedobry dla siebie. No, byłem niedobry dla siebie i dalej jestem dla siebie niedobry, bo cały czas patrzę na to i mam w dalszym ciągu jeszcze jakieś tam szczątkowe pretensje do swojego ciała. Ale z drugiej strony tak... Wiesz, trzeba patrzeć zawsze przez pryzmat swojej populacji. I tej mojej populacji wcale tak źle ze mną nie jest, więc... Czyli nie czuć się staro, Nie czuć się staro to nie znaczy... To znaczy myśleć i reagować zgodnie z duchem czasu. Myśleć i reagować. I być w tym czasie. To znaczy starać się... Wiesz, nie popatrywać ciągle wstecz i nie marudzić, nie myśleć kategoriami 30 lat temu, 40 lat temu, tylko żyć teraz w tym momencie. To takie jest stare powiedzenie, zupełnie idiotyczne, bo to się nazywa żyj chwilą, carpe diem chyba po łacinie. No dlaczego? Bardzo mądre. No bardzo mądre, ale tu akurat... Tu i teraz też bardzo popularne określenie. No ale dla mnie to jest w dalszym ciągu jednak tak, ja lubię takie słowo kicz, to jest dla mnie trochę. Tak jak... A fajne słowo, kicz. Dobrze kicz, brzmi, tak, nie? Tak. Że, był taki nawet aktor, chyba się kicz nazywał, tak? Buster Keaton? Nie, Buster Keaton też był, ale był taki jeden. Ale... Wiesz co, ja dzisiaj miałem na tę prelekcję przynieść koszulę inną i taki t-shirt, miałem taki pomysł, że się przebiorę, że moim jedynym osiągnięciem podróżniczym chciałem to zrobić na scenie. Jest zdobycie biletu na Manchester United. I miałem tę koszulkę z napisem Łukasz i wiesz, że zapomniałem wziąć z domu. No i to mi się coraz częściej zdarza. To ja ci powiem taką anegdotę. Kiedyś nie wiedziałem, co kupić mojemu najstarszemu synowi i z Katmandu przywiozłem taką koszulkę, na której było wyhaftowane tak. Mój ojciec był w Nepalu i jedyną rzecz, którą mi przywiózł, to jest ten pieprzony t-shirt. Taki tekstik? Tak, i to było u niego na plecach i dałem mu to, on przeczytał i mówi tak, i myślisz, że ja to założę?
A ja bym był zachwycony taką koszulką. No widzisz. Paweł jest trochę innym człowiekiem i on się przez długi okres czasu nie mógł przełamać, żeby to założyć, ale w końcu zrobił mi tą przyjemność i założył. Od razu mi się to kojarzy z taką historią. Miałem taki numer z moim ojcem wymyślony, że jak vis-a-vis siedział w kawiarni, siedział Piotr Skrzynecki, zazwyczaj siedzieli inni. No to też. Takie towarzystwo. I ja klękałem przed nim, całowałem go w rękę i mówiłem: kocham cię, mój dobry ojcze. I on mi za to płacił, a oni mówili: Janek, jak ty wychowałeś syna? A, tak. A parę lat temu, nie wiem, z dwa lata temu, kiedyś przydarzyła się taka okazja, mój syn Filip jest bardzo uczuciowy i całuje nas, mówi, że nas kocha, tak średnio 50 razy dziennie. Co ja zresztą kocham, bo uwielbiam słuchać, jak on mówi, że mnie kocha. I on kiedyś też tak właśnie w schronisku, w samotni, przyszedł do mnie, pocałował mnie w rękę i powiedział: kocham cię, tato. A obok siedział mój kolega, chirurg, i mówi tak: Jezus, jaka w tym domu musi być przemoc. Puento niech będzie zdanie, że u mnie w domu Józia też czasami całuje mnie w rękę, mówiąc: kocham cię, tato, dziękuję ci, Piotrze. To ja dziękuję. Kocham cię, Piotrze. No to mogę pocałować w rękę? Bardzo cię proszę. Dziękuję pięknie. Dzięki bardzo. Z Nowickim po drodze.